przed nami kolejne ćwiczenie o ciągach z naszego portalu. Ja przekopiowałem sobie to ćwiczenie do mojego notatnika. No i tu je odczytam i pokażę, jak rozwiązać. Skoro an równa się n kwadrat plus 1 podzielone przez n kwadrat plus n, to które z podanych wyrazów ciągu są sobie równe? No i mamy zaznaczyć wszystkie, które pasują, czyli a1, a2, a3, a4. No dobrze, no to musimy policzyć po prostu te wyrazy i zobaczyć, które z nich są równe. Skoro mamy taki wzór na wyraz ogólny tego ciągu an równa się n kwadrat plus 1 przez n kwadrat plus n. No to ten wzór mówi, że na przykład jak chcę policzyć a1, no to w miejsce n w tym wzorze muszę podstawić 1. Czyli a1 to będzie tak, 1 do kwadratu plus 1 przez 1 do kwadratu plus 1. No to widać, że to samo jest w liczniku i w mianowniku, czyli a1 jest 1. No teraz a2. No to tutaj w miejsce n muszę podstawić 2, czyli jest tak, 2 do kwadratu plus 1 podzielone przez 2 do kwadratu plus 2. No to wobec tego to jest 4 plus 1 przez 4 plus 2, czyli to jest 5 szóstych, a 1, a 2, a 3 następnie. Policzmy sobie a3. Znowuż, czyli tak, n równe 3 podstawiamy, czyli 3 do kwadratu plus 1 przez 3 do kwadratu plus 3. Czyli 3 do kwadratu to jest 9 plus 1 przez 9 plus 3. Wobec tego to jest 10 dwunastych. Ale 10 dwunastych to jeszcze można skrócić ten ułamek, mianowicie przez 2 można skrócić licznik i mianownik, prawda? Wobec tego zostaje nam 5 szóstych. Aha, czyli widzimy, że A2 i A3 są takie same, prawda? A2 jest równe A3. No sprawdźmy jeszcze A4. A4 to jest co? 4 do kwadratu plus 1 przez 4 do kwadratu plus 4, czyli to jest to 16 plus 1 przez 20. 20, czyli 16 plus 4. Znaczy to jest 17 dwudziestych, no ponieważ 17 jest liczbą pierwszą, to jest ułamek nieskracalny. No i widzimy, że równe sobie są A2 i A3. Prawda? A2 i A3. No to wróćmy i sprawdźmy. Tutaj A2 i A3. Sprawdźmy odpowiedź. Dobrze. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.